Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym. Podcast Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz portalu Obserwator Międzynarodowy. Czy prawo międzynarodowe jest systemem jednolitym i uniwersalnym, rozumianym tak samo przez wszystkich aktorów sceny międzynarodowej? A może, jeśli ta odpowiedź nie jest twierdząca, to może powinniśmy przyjąć do wiadomości, że to nasze spojrzenie zachodnie, a do świata zachodniego Polska przynależy, nie jest tym jedynym, a to z kolei nakazuje nam wsłuchać się w głosy płynące z innych kultur prawno-politycznych, jak na przykład z krajów globalnego południa. Nie są te treści specjalnie obecne w polskiej przestrzeni medialnej, a warto sobie uzmysłowić, że spojrzenie państw globalnego południa na te kluczowe wydarzenia międzynarodowe ostatnich miesięcy czy lat, na przykład rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, czy też na przykład ocenę działań Izraela w Strefie Gazy, są one diametralnie odmienne od tych, które stolice zachodniego świata reprezentują. O tym i nie tylko w najnowszym odcinku podcastu o prawie międzynarodowym, na który niezmiernie serdecznie zapraszają Mateusz Piątkowski oraz Tomasz Lachowski. Jest z nami dzisiaj gość specjalny, dr Patryk Labuda. Witamy serdecznie na naszym pokładzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pan dr Labuda jest badaczem w Polskiej Akademii Nauk, a w przeszłości naukowcem w uniwersytetach takich jak w Zurychu czy w Amsterdamie, stypendysta Szwajcarskiej Akademii Nauk w Uniwersytecie w Nowym Jorku. Od wielu lat specjalizuje się w badaniach nad międzynarodowym prawem karnym, nad prawami człowieka i studiami nad pokojem i bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu Afryki. Ostatnio pan doktor zwraca szczególną uwagę na powiązanie problemu afrykańskiego podejścia do prawa międzynarodowego i podejścia wschodnioeuropejskiego, tak zwane Global East. Warto również wspomnieć, że wydał niedawno książkę w wydawnictwie renomowanym Oxford University Press, a także publikuje regularnie w czołowych czasopismach rangi światowej, jak chociażby Yale Journal of International Law. A więc to podejście badawcze pana doktora będzie nas niezwykle interesowało, ponieważ w swoich tekstach, czy tekstach naukowych, ale też tekstach publicystycznych, również tych zamieszczanych na różnych blogach prawniczych, przedstawia pan również swoje refleksje na temat na przykład konsekwencji agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, zastanawiając się nad możliwym kształtem ustanowienia, powołania specjalnego trybunału dla spraw osądzenia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, wobec której zbrodni Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nie posiada jurysdykcji. Tutaj mamy takie pytanie na początek, ponieważ w swoich tekstach bardzo często wskazuje pan na takie pojęcie counter-hegemonic international law, powiedzmy antyimperialne prawo międzynarodowe. Czy może pan przybliżyć właśnie to pojęcie, co składa się na ten termin, ponieważ w istocie, kiedy spojrzymy sobie na kontekst zbrodni agresji, no to właśnie, czy to ten dylemat efektywnego karania sprawców zbrodni agresji, zwłaszcza patrząc na to, że agresje raczej są dokonywane przez te wielkie potęgi, a połączony z tym problem paraliżu Rady Bezpieczeństwa ONZ w kontekście głosowania nad rezolucjami jest bardzo częstym elementem, który towarzyszy właśnie wydarzeniom takim jak agresje chociażby Rosji na Ukrainę. Czy to jest właśnie największy problem i dylemat dzisiejszego prawa międzynarodowego właśnie w kontekście tego pojęcia, o którym pan mówi, antyimperialnego prawa międzynarodowego? No, dziękuję bardzo za to pytanie. Wydaje mi się, że najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie będzie przywołując trochę kontekst w zasadzie agresji rosyjskiej z 2022 roku, a także reakcje społeczności międzynarodowej, które były dosyć w gruncie rzeczy spolaryzowane. Wprawdzie większość państw potępiła agresję rosyjską,
ale też dużo się mówiło o tym i wydaje mi się, że coraz więcej się o tym mówi, o pewnych takich podziałach, które istnieją w ramach społeczności międzynarodowej. Myślę tutaj o podziałach pomiędzy pewnymi blokami państw. I tutaj już wspomniał pan doktor o tej takiej narracji, która istnieje, że jest jakiś taki podział pomiędzy globalnym południem i zachodem. I ja obserwowałem te takie dyskusje, które się toczyły wśród prawników międzynarodowych i zacząłem też właśnie dosyć intensywnie śledzić reakcję społeczności międzynarodowej na tę wojnę w Ukrainie przede wszystkim. I właśnie w tym kontekście napisałem artykuł, o którym była mowa w Yale Journal of International Law. Ten artykuł wprawdzie się jeszcze nie pojawił, on już jest dostępny w sieci, ale jeszcze nie został opublikowany. I tutaj w tym artykule właśnie zaproponowałem ten termin prawo kontrhegemoniczne czy prawo antyimperialne. I w zasadzie to pojęcie to jest trochę taka reakcja moja na pewne takie głosy krytyczne, które się pojawiły w doktrynie prawa międzynarodowego. Pojawiły się takie głosy, które analizowały właśnie ten Trybunał do spraw agresji przeciwko Ukrainie jako projekt zachodni, że to jest jakiś projekt Zachodu, który ma na celu oczywiście pociągnąć do odpowiedzialności przywódców Federacji Rosyjskiej, ale tak naprawdę ten Trybunał miał przede wszystkim potwierdzać hegemonię Zachodu. Znaczy, że w pewnym sensie jest to taki projekt hegemoniczny Zachodu, Zachód, który chce pociągnąć do odpowiedzialności Federację Rosyjską, a jednocześnie ten sam hipokrytyczny, znaczy ten sam Zachód, który razi hipokryzją, nie próbował pociągnąć do odpowiedzialności przywódców państw zachodnich w 2003 roku w Iraku, czy w 2011 roku w Libii, czy w 1999 roku w Kosowie. I ja zwracam na to uwagę w moim artykule i ogólnie w moich blogach, że ten sposób analizowania tego projektu, tego trybunału jest trochę, znaczy nie do końca odzwierciedla, że tak powiem, potencjał tego trybunału, bo należy tutaj, wydaje mi się, właśnie z punktu widzenia takiego bardziej regionalnego, naszego, Europy Środkowo-Wschodniej, wskazywać na ten antyimperialny charakter tego trybunału. Oczywiście dla nas jest oczywiste, że Rosja jest mocarstwem imperialnym, który podbijał Ukrainę, Polskę i różne kraje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale wydaje mi się, że właśnie to nie do końca jest zrozumiałe dla wszystkich. I mówię to dlatego, że ja właśnie te dyskusje obserwowałem przez ostatnie 2 lata, głównie z Afryki. Mieszkałem w Senegalu z przyczyn osobistych. Rozmawiałem dużo z naukowcami afrykańskimi, znajomymi i zdałem sobie sprawę, że ten kontekst regionalny, który, tak jak powtarzam, to nie jest nic nadzwyczajnego dla Polaków, ale dla ludzi spoza regionu Europy Środkowo-Wschodniej ta historia nie jest dobrze znana. I ten mój artykuł tak naprawdę przyciąga uwagę, właśnie próbuje zwrócić uwagę ludziom, którzy może nie znają tej historii, że jest ten kontekst właśnie kolonialny, imperialny i w sytuacji, jeżeli ten trybunał powstanie, to będzie też pewien przejaw kontrhegemonicznego, antyimperialnego prawa międzynarodowego. Więc to jest taka pierwsza uwaga, z którą chciałem się podzielić ze słuchaczami, ale
Poza tym, no, warto się też w ogóle zastanowić nad tym pojęciem prawa kontrhegemonicznego. Tutaj w zasadzie nie jest to nic skomplikowanego. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że używa się prawa międzynarodowego, to znaczy, że słabsza strona używa prawa międzynarodowego przeciwko mocniejszej stronie. I wydaje mi się, że właśnie w tej konstelacji Ukraina, Rosja, jest to stosunkowo oczywiste, że Ukraina używa prawa międzynarodowego w celu pociągnięcia do odpowiedzialności przywódców rosyjskich, i tutaj jest ten taki wymiar antyimperialny. Warto tutaj jednak też powiedzieć jeszcze jedną rzecz na ten temat. To jest to, że właśnie to pojęcie prawa kontrhegemonicznego, znaczy, jest inspirowany takimi podejściami krytycznymi do prawa międzynarodowego. Ja osobiście nie uważam siebie za członka tak zwanych critical legal studies. To jest taki ruch na Zachodzie, gdzie właśnie uprawia się takie krytyczne prawo międzynarodowe, to znaczy podejście bardzo krytyczne do prawa międzynarodowego, jakieś podejścia postkolonialne do prawa międzynarodowego, ale akurat w tym wypadku używam właśnie tych teorii zaczerpniętych właśnie z Critical Legal Studies po to, żeby przedstawić prawnikom międzynarodowym właśnie ten element, który wydaje mi się, ten element, którego brakowało w wielu analizach tego Trybunału do spraw zbrodni i agresji przeciwko Ukrainie. I teraz, no, tylko ostatnia taka uwaga, no bo druga część pytania odnosiła się do kwestii zbrodni agresji w takim szerszym wymiarze, czy właśnie ten brak osądzenia zbrodni agresji jest jednym z większych problemów w prawie międzynarodowym w tej chwili. Wydaje mi się, że właśnie można to analizować, no, z różnych punktów widzenia. Nie wydaje mi się, żeby zbrodnia agresji była jako taka była najważniejszym tematem. Jest wiele wyzwań w prawie międzynarodowym, począwszy od właśnie zmian klimatycznych czy walki z głodem, które są równie istotne, ale faktem jest, że w tej chwili ta sprawa agresji Rosji przeciwko Ukrainie wywołała, wydaje mi się, taką bardzo szeroką dyskusję, która trwa. Do tego chyba wrócimy później w dyskusji. Teraz jest właśnie też wojna w Gazie. Jest taka dyskusja, która w tej chwili stała się bardzo polaryzująca, bardzo taka gorąca, jeśli chodzi o podwójne standardy w prawie międzynarodowym. To znaczy, prawo międzynarodowe zasadniczo ma być oczywiście prawem uniwersalnym, które się stosuje bez rozróżnień. Wszystkie państwa podlegają prawu międzynarodowemu, ale pytanie jest, czy właśnie w praktyce tak to funkcjonuje. I coraz więcej pytań pod kątem właśnie tego prawa hegemonicznego czy kontrhegemonicznego pojawia się, wydaje mi się, w doktrynie. Tutaj właśnie głównie przedstawiciele globalnego południa, mówię to w cudzysłowie, bo warto by potem też może zdefiniować, co to znaczy to globalne południe, ale faktem jest, że przedstawiciele globalnego południa coraz bardziej wskazują na to, że to prawo międzynarodowe, mimo swoich takich aspiracji uniwersalnych, nie zawsze funkcjonuje tak jak powinno. No i to jest taka szersza dyskusja, która została sprowokowana, wydaje mi się, tą wojną w Ukrainie, i która będzie trwała, podejrzewam, w następnych latach. Panie doktorze, właśnie rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach o rosyjskim podejściu do prawa międzynarodowego, gdzie podnosi się właśnie to, że Rosja jest takim imperialnym podmiotem prawa międzynarodowego, co powoduje, że tak naprawdę to prawo międzynarodowe trochę się redukuje. To jest tak naprawdę jakaś teoria redukcyjna, redukująca stosunki międzynarodowe tylko do tych państw, które są silne. No i właściwie to jest w pewnym sensie sprowadzenie tylko i wyłącznie do w sumie już wejście w teorię stosunków międzynarodowych, zwłaszcza realistów.
Ale jeżeli właśnie mówimy o tym zagadnieniu antyimperialnego prawa międzynarodowego i zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, to pojawia się taki, pojawia się właśnie ten problem odpowiedzialności za zbrodnię agresji. I pan doktor w swych wielu świetnych pisach, także polecamy śledzić aktywność pana doktora na Twitterze i blogach prawniczych, bardzo w ciekawy sposób właśnie wskazywał w ogóle, w jaki sposób no, można by było w pewnym sensie spełnić ten postulat sprawiedliwości, tak możemy właściwie ująć to dość szeroko. I pan doktor wskazywał, że możemy mieć takie dwie drogi ustanowienia Trybunału. Że ewentualnie tutaj poprzez aktywność Zgromadzenia Ogólnego ONZ, później możemy także analizować rozwiązanie hybrydowe w jakiś tam sposób oparte o jurysdykcję Ukrainy. Wiemy z orzeczenia MTS w sprawie immunitetu jurysdykcyjnego ministra spraw zagranicznych, że ten immunitet no, może być przełamany może tylko w pewnych sytuacjach. No i między innymi podnosi się, że ten immunitet może jakby nie jest przeszkodą, negatywną przeszkodą procesową do prowadzenia sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem. W Polsce dobrze znamy film Poszukiwany, Poszukiwana i słynne zdanie, ile musi być cukru w cukrze. No to tutaj możemy postawić takie pytanie, no jak międzynarodowy musi być Trybunał Międzynarodowy, żeby być Trybunałem Międzynarodowym w rozumieniu prawa międzynarodowego. To wbrew pozorom właśnie jest pewien problem, ponieważ no wyobraźmy sobie, że na pewno takie państwa jak Polska, Litwa, taki trybunał mogłyby ustanowić, no ale co by to dało? Czy taki trybunał miałby tą legitymację, żeby taki immunitet przełamał? I no, pojawia się właśnie problem dostatecznej, może nie tyle takiej legitymacji prawnej, ale także takiej powagi międzynarodowej. I tu pojawia się właśnie dylemat szerszy. Wybucha konflikt w Gazie, w którym w mojej ocenie Zachód znalazł się trochę w takiej dwuznacznej sytuacji. Zarzuca się w pewnym sensie Zachodowi takie stosowanie podwójnych standardów i tutaj no, też prawnicy właśnie tego ruchu TWAIL, czyli tego podejścia trzeciego świata do prawa międzynarodowego podnoszą, że no, ta narracja Zachodu w odniesieniu do sytuacji na Ukrainie, a w strefie Gazy jest odmienna. No i tu się też pojawia zagadnienie też także czysto polityczne. Mieliśmy taką rezolucję z 26 października 2003 roku, która dotyczyła między innymi stwierdzenia naruszeń prawa humanitarnego, potępiająca naruszenia prawa humanitarnego. Tam pojawiła się bardzo szeroka dyskusja, ponieważ Kanada próbowała między innymi w tej rezolucji również zamieścić wątek o potępieniu Hamasu jako organizacji terrorystycznej. Koniec końców zdecydowana większość, część państw zachodnich wstrzymała się, bądź nawet głosowała przeciw tej rezolucji. No i tu się pojawia pytanie, czy politycznie, patrząc, że Ukraina, sprawa Ukrainy nie może tylko w tym kontekście, zwłaszcza rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, opierać się tylko i wyłącznie tej koalicji chętnych, tylko i wyłącznie na tych państwach, które ją wspierają, ale potrzebuje również wsparcia w tej mierze państw globalnego południa. Właśnie tutaj też dobrze by byłoby powiedzieć, co to globalne południe znaczy. To czy jednak w tym kontekście wydaje się, że być może te marzenia o ustanowieniu Trybunału tą drogą, drogą ONZ-owską trochę się rozwiały przez to, co się dzieje w strefie Gazy. Tak, no więc są tutaj, wydaje mi się, dwie kwestie do przeanalizowania. Pierwsza kwestia to jest problem modeli, różnych wariantów tego Trybunału Międzynarodowego i potem jest właśnie kwestia tego, czy taki Trybunał Międzynarodowy w ogóle może w tej chwili powstać, zważywszy na sytuację w Gazie. Więc ja zacznę od tej pierwszej kwestii, modeli tego Trybunału ad hoc. I tutaj wspomniał pan doktor właśnie o pierwszym modelu, czyli to jest ten model międzynarodowy, który powstałby na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. I potem jest jeszcze to rozwiązanie hybrydowe, które opierałoby się o jurysdykcję krajową Ukrainy. Tak naprawdę ja wspomnę tutaj też o trzecim rozwiązaniu, które było brane pod uwagę na samym początku
I wbrew pozorom ostatnio znowu ta opcja się pojawiła, zdaje się, że być może właśnie ten wariant będzie realizowany i chodzi tutaj właśnie o trybunał, który powstałby tak naprawdę na podstawie jakiejś takiej umowy międzynarodowej pomiędzy kilkoma państwami, czyli strony państwa nowej konwencji stworzyłyby własny trybunał międzynarodowy bez udziału Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. I to jest tak naprawdę no, taki przykład, znaczy to pojawia się bardzo ciekawe pytanie, czy trybunał, który zostałby stworzony przez dwa państwa, tak, Polskę i Litwę, tworzy dwa państwa, zgadzają się, że chcą zawrzeć umowę międzynarodową i nazywają taki trybunał trybunałem międzynarodowym i przyznają takiemu trybunałowi kompetencje do wykonywania jurysdykcji w sprawie zbrodni agresji i nie uznają na przykład immunitetu przywódców państwowych. Czy taki trybunał jest trybunałem międzynarodowym? No i tutaj paradoks, wydaje mi się, polega na tym trochę, że prawo międzynarodowe nie daje nam odpowiedzi na to pytanie, czym jest trybunał międzynarodowy w świetle prawa międzynarodowego, i prawo międzynarodowe tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to zupełnie podstawowe pytanie. Ale tak. Na zdrowy rozsądek, tak, umowa międzynarodowa pomiędzy dwoma państwami tworzy jakąś nowy podmiot prawa międzynarodowego i można by argumentować, że to jest trybunał międzynarodowy. Oczywiście to jest taka teoria, to jest czysta teoria i tutaj sprawa się komplikuje, jak zaczynamy myśleć o sprawach praktycznych. A ta kwestia jest o tyle skomplikowana, że jeżeli chodzi o międzynarodowe prawo karne i przede wszystkim zbrodnie agresji, podstawowym problemem są immunitety, tak? Immunitety tak zwanej trojki, czyli głowy państwa, prezesa Rady Ministrów oraz trzecia osoba to jest minister spraw zagranicznych. I oczywiście jest potrzebne, żeby taki, jeżeli chcemy sądzić zbrodnię agresji, jest potrzebny trybunał międzynarodowy, który może przełamać ten immunitet. I mamy tutaj oczywiście to orzecznictwo już w tej chwili kilku trybunałów, w tym trybunał, sąd specjalny dla Sierra Leone, to jest sprawa Taylora. Wcześniej był MTS, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w 2002 roku w sprawie Yerodi. No i oczywiście ten ostatni wyrok to jest orzecznictwo Izby Apelacyjnej MTK z 2019 roku w sprawie Al-Bashira. Ja nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale podstawową kwestią jest to, że ta Izba Apelacyjna w sprawie Al-Bashira wysunęła taką teorię, która idzie bardzo daleko, jeżeli chodzi o konsekwencje prawno-międzynarodowe w kwestii immunitetów. I według tej teorii zaproponowanej przez Izbę Apelacyjną, każdy trybunał międzynarodowy nie musi respektować immunitetów właśnie jeżeli chodzi o trojka, tak, czyli te trzy osoby najistotniejsze w państwie, o których wspominałem przed chwilą. No i oczywiście konsekwencją tego orzecznictwa, bo to chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny, więc Międzynarodowy Trybunał Karny mógł się ograniczyć do sprawy, którą się zajmował, czyli sprawa Al-Bashira, ale to orzecznictwo poszło bardzo daleko, to znaczy, że to orzecznictwo ma konsekwencje także właśnie dla projektów tworzenia nowych trybunałów, w tym właśnie ten trybunał ad hoc specjalny, który jest teraz zaproponowany w sprawie Ukrainy. No i oczywiście pojawia się tutaj to takie pytanie bardzo praktyczne. No dobrze, jeżeli trybunał międzynarodowy nie musi respektować
immunitetów Władimira Putina, to co powoduje, że ten Trybunał jest Trybunałem Międzynarodowym? I tak jak powiedziałem przed chwilą, no tutaj nie ma prostej odpowiedzi, ale tak na oko, i to jest doktryna, w tej chwili wypowiada się, różni naukowcy się wypowiadają na ten temat, ale to są wszystko takie domysły, czy trzeba by 30 państw, czy trzeba by 60 państw. Nie ma tutaj jasnej odpowiedzi. Jedno jest oczywiste, jeżeli Zgromadzenie Ogólne ONZ-u zagłosuje i będzie rezolucja, która uzyska poparcie, powiedzmy, dużej ilości państw, powiedzmy 90 państw, czyli prawie że połowa państw na świecie, to wydaje mi się, że jest argument silny, na pewno silniejszy, aniżeli sytuacja, gdzie mamy dwa państwa, które zawierają umowę między sobą, że mamy do czynienia z Trybunałem Międzynarodowym, który może właśnie przełamać immunitety w tym wypadku Władimira Putina i trojki rosyjskiej. Ale oczywiście no, nie ma tutaj konkretnej odpowiedzi i przede wszystkim problem jest taki, że wygląda na to, że nie będzie głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u nad takim projektem takiego trybunału. Dlaczego? I tutaj przechodzę trochę do drugiej części pytania. Są różne opinie na ten temat. Ja oczywiście nie jestem członkiem dyplomacji polskiej czy innego państwa, więc nie wiem, co się dzieje w Nowym Jorku, ale pojawiają się takie głosy, które mówią, że powód, dla którego nie zagłosowano jeszcze w Zgromadzeniu Ogólnym nad tym projektem, to dlatego, że globalne południe nie chce poprzeć Trybunału dla Ukrainy. Ja nie jestem do końca przekonany. Moje badania wykazują, że ta sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana i wrócimy pewnie później do kwestii Trybunału Hybrydowego. Trybunał Hybrydowy został zaproponowany przez państwa zachodnie. Państwa wschodnie, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, Polska, kraje bałtyckie, no a przede wszystkim Ukraina, konsekwentnie uważają, że Trybunał powinien być międzynarodowy. Idealnie gdyby ten Trybunał właśnie został zaproponowany przez Zgromadzenie Ogólne, no ale ogólnie zobaczymy, czy to się uda. W każdym razie ten Trybunał powinien być międzynarodowy, natomiast państwa zachodnie uważają, że Trybunał powinien być hybrydowy, bez udziału Zgromadzenia Ogólnego. I tutaj jest pewien taki paradoks, dlatego że jeżeli się analizuje wypowiedzi przedstawicieli państw zachodnich, mocarstw zachodnich, i tutaj myślę przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, o Wielkiej Brytanii i Niemiec, to te państwa zachodnie używają następującego argumentu. Nie będzie głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym, dlatego że globalne południe nie poprze tego Trybunału. Ale nie ma właśnie żadnych dowodów na to, że państwa globalnego południa nie popierają tego projektu. Wiemy natomiast, że właśnie państwa zachodnie zasłaniają się globalnym południem po to, żeby argumentować, że taki Trybunał Międzynarodowy z poparciem Zgromadzenia Ogólnego nie powinien zostać stworzony, nie może zostać stworzony, dlatego że nie ma dla niego poparcia. I tutaj jest trochę taka sytuacja patowa, bo nie wiadomo do końca, co jest prawdą. Ja, tak jak wspomniałem, oczywiście nie znam prawdy, ale moje dyskusje z różnymi przedstawicielami dyplomacji różnych państw sugerują, że państwa zachodnie tutaj grają w pewną grę, to znaczy, że państwa zachodnie tak naprawdę nie zależy na tym, żeby został stworzony taki silny trybunał międzynarodowy, który może przełamać immunitety trojki rosyjskiej, dlatego że to jest precedens, który zostanie potencjalnie w przyszłości, może zostać użyty przeciwko państwom zachodnim, które interweniują
w państwach globalnego południa i jak wiemy, globalne południe ma więcej przedstawicieli w zgromadzeniu ogólnym, więc potem byłoby o wiele łatwiej teoretycznie państwom globalnego południa stworzyć kolejny taki trybunał międzynarodowy, który może przełamać w tym wypadku immunitety przedstawicieli państw zachodnich. Więc ta sytuacja jest niewątpliwie skomplikowana. Tylko powiem jeszcze ostatnią rzecz. No, wspominał pan doktor o gazie, tak? No, były tutaj też głosowania w zgromadzeniu ogólnym w kwestii zawieszenia broni w gazie. I tutaj rzeczywiście no, te sprawy są bardzo skomplikowane, jest niewątpliwie pewna polaryzacja pomiędzy państwami. Czy narracja o globalnym południu i zachodzie jest w pełni przekonująca? Dla mnie do pewnego stopnia na pewno. Na pewno jest podział pomiędzy państwami zachodu i globalnym południem, tylko trzeba tutaj też się zastanowić chwilkę i przeanalizować, co to znaczy dokładnie globalne południe, bo jeżeli się spojrzy właśnie na te rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, to jednak to tak do końca nie jest, to nie jest takie proste, to znaczy, że tutaj nie ma takiej polaryzacji bardzo jasnej. Są pewne państwa w cudzysłowie zachodnie, jak Francja, które głosują za zawieszeniem broni, potem z kolei mamy wiele państw w Afryce, które mają bardzo bliskie stosunki z Izraelem, które głosują bardziej na korzyść Izraela, więc ten podział globalne południe, zachód na pewno istnieje do pewnego stopnia, ale potem też trzeba spojrzeć dokładnie na rezultaty tych głosowań i okazuje się, że te podziały no, są trochę bardziej skomplikowane i ja o tym wspominam tylko dlatego, że właśnie jeżeli chodzi o głosowanie nad ewentualnym trybunałem dla Ukrainy, to dla mnie nie do końca jest jasne, że taki trybunał nie uzyskałby poparcia odpowiedniej ilości państw, także właśnie z globalnego południa. Nie muszą to być wszystkie państwa globalnego południa, ale jeżeli będzie jakaś liczba rozsądna, no to w takiej sytuacji taki trybunał miałby, wydaje mi się, odpowiednią legitymację międzynarodową, no i można by mówić tutaj o trybunale międzynarodowym. Bardzo ciekawa uwaga dotycząca właśnie głosowań w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Tutaj chciałbym nawiązać do tych słów. Pan doktor wspomina, że nie byłby przekonany, że Trybunał Międzynarodowy nie zyskałby poparcia. Natomiast chciałem tutaj nawiązać do głosowań właśnie w sprawie rosyjskiej agresji, do tych najważniejszych momentów i zapytać również, czy pan doktor tutaj nie widzi pewnej jednak tendencji. Zauważmy, że historyczne głosowanie z 2 marca 2022 roku w trybie Zjednoczeni dla Pokoju dotyczące właśnie nazwania zachowania Rosji agresją. Było to historyczne głosowanie, w którym aż 141 państw zagłosowało za tym, aby faktycznie tak właśnie określić zachowanie Federacji Rosyjskiej tym kwalifikowanym naruszeniem zakazu użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym. To rzeczywiście bez precedensu w tamtym momencie liczba państw głosujących na tak, właśnie mówiąc na tak, czyli mówiąc o agresji. Ale kiedy zobaczymy sobie głosowania inne, które miały miejsce w kolejnych miesiącach, na przykład głosowanie z listopada 2022 roku nad przyszłym potencjalnym mechanizmem reparacji dla Ukrainy od Rosji. Mieliśmy wówczas już tylko, powiedzmy tylko 94 państwa głosujące za i znacznie więcej wstrzymujących się od głosu, w tym właśnie państwa globalnego południa. No a kiedy mówimy o powstaniu tego międzynarodowego rejestru szkód, który powstał w maju tamtego już roku w Hadze, no to mamy wyłącznie 43 państwa
europejskie należące czy to do Unii Europejskiej, czy też do Rady Europy. Podobnie właśnie Trybunał, o którym mówimy, dosłownie tuż przed naszym nagraniem skończyło się jedno z ostatnich spotkań w Luksemburgu i też obecnych było około 40 państw właśnie z zachodu. Więc to jest takie jakby pytanie podprowadzające, bo rzeczywiście tym pomysłem zachodnim jest również Trybunał Hybrydowy, ale też taka właśnie tutaj prośba o refleksję, czy jednak te głosowania pokazujące, że im dalej w las, czyli im więcej szczegółów właśnie mechanizm reparacji czy właśnie trybunał, no to jednak państwa globalnego południa niekoniecznie tak ochoczo wciskają przycisk zielony z napisem tak. Więc jakby to jest ten pierwszy element. No a drugi element właśnie w naszym pytaniu to ten trybunał hybrydowy. Mówił pan doktor w poprzedniej wypowiedzi, że jest to pomysły Zachodu, więc chcielibyśmy zapytać, jak ten trybunał według właśnie Zachodu powinien być ustanowiony? Czy byłaby to taka delegowana kompetencja jurysdykcyjna i Ukrainy, może jeszcze jakiegoś innego państwa? Jak to się miałoby wyglądać w sensie formalno-prawnym? No i też, czy taki hybrydowy trybunał, skoro ten międzynarodowy, mówiliśmy o tym przed chwilą, ma tyle dylematów z perspektywy na przykład przełamania immunitetów trojki, więc czy ten hybrydowy w ogóle byłby takim, który mógłby przełamać takie immunitety? No i to jest jakby prowadzi nas do takiego, jakby takiej konkluzji, że być może, to właśnie pan doktor o tym trochę wspominał, być może Zachód, no właśnie, trochę idąc, chcąc być jednocześnie jakby w dwóch sytuacjach w porządku, czyli i dla Ukrainy, ale też i dla samego siebie, być może wcale nie chce tego trybunału, no bo właśnie hybrydowy trybunał, który byłby w istocie takim niepełnym prawnym konstruktem, no tylko by może nawet i skompromitował właśnie Ukrainę, czy też inne państwa wspierające ten model, więc tutaj bardzo byśmy chcieli usłyszeć pańskie refleksje na temat właśnie tych głosowań w Zgromadzeniu Ogólnym i jednak pozycji globalnego południa, ale też tej koncepcji zachodniej dotyczącej Trybunału Hybrydowego. Tak, no dziękuję. No, ja odpowiem w ten sposób. Powinniśmy chyba sobie zadać pytanie, kto nie chce tego Trybunału bardziej. To znaczy, ja bym to powiedział w ten sposób. Komu bardziej na tym zależy, żeby tego Trybunału nie było? Zachodowi czy tak zwane globalne południe? Wydaje mi się, z moich obserwacji jest stosunkowo jasne, że to państwa zachodnie tak naprawdę nie są zainteresowane tym, żeby Trybunał w ogóle powstał, a jeżeli powstanie jakiś Trybunał, to niech będzie to jakiś taki papierowy Trybunał, który będzie no, teoretycznie miał pewne kompetencje, ale w rzeczywistości wiemy, że niewiele może zdziałać. I dlaczego od tego zaczynam? Bo pan doktor słusznie tutaj zwrócił uwagę na wyniki głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym. I rzeczywiście to tak jest trochę, że te dwa razy głosowano nad takimi rezolucjami symbolicznymi właśnie w marcu 2022 roku, potem w październiku też głosowano nad kwestią aneksji właśnie terytoriów ukraińskich i w tym wypadku bardzo dużo państw opowiedziało się za Ukrainą. Powiedziały wyraźnie, że to, co Rosja robi, jest nielegalne. No ale jeżeli chodzi o właśnie te takie rezolucje, które próbują wyciągnąć jakieś konsekwencje konkretne przeciwko Federacji Rosyjskiej, no to w tej sytuacji nagle okazuje się, że tych państw jest mniej, które są gotowe otwarcie się przeciwstawić Rosji. To jest na pewno prawda i ja nie neguję, że byłoby dużo trudniej uzyskać poparcie, jeszcze trudniej niż dla rejestru szkód, byłoby trudniej uzyskać poparcie
pewnych państw afrykańskich czy Ameryki Łacińskiej dla Trybunału, który oczywiście Trybunał ad hoc międzynarodowy do spraw zbrodni agresji, no jest to na pewno krok milowy. To byłoby poważny krok i to byłby na pewno też krok, który mógłby zostać zinterpretowany przez Rosję, przez Władimira Putina jako akt wrogi. Ale ja tylko zwrócę na jedną rzecz uwagę i to są takie trochę sprawy już prawie, że logistyczne, można by powiedzieć, ale to mimo wszystko jest niesłychanie istotne i to wynika z moich rozmów właśnie z przedstawicielami dyplomacji kilku państw, że w Nowym Jorku, jak rezolucje są proponowane w Zgromadzeniu Ogólnym czy właśnie w Radzie Bezpieczeństwa, to jednak te rezolucje zawsze muszą mieć poparcie, znaczy najczęściej mają poparcie właśnie silnych państw. Jeżeli chodzi o rezolucje, które są istotne dla globalnego południa, znowu używam tego terminu bardziej w cudzysłowie, to są takie większe państwa globalnego południa, które prowadzą te negocjacje i stąd się biorą właśnie te rezolucje. A jeżeli chodzi o rezolucję w sprawie Ukrainy, to nie jest Ukraina, dyplomacja ukraińska, która ma zasoby ludzkie bardzo ograniczone, która proponuje te rezolucje. To są bardzo często państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. To są państwa, które mają bardzo wiele ludzi w Nowym Jorku, które są w stanie właśnie prowadzić taką rozmowę no, w tym wypadku z 190 państw, to wymaga wielkiego nakładu sił. I moje informacje są takie, że Ukraina chciałaby przedstawić taką rezolucję i ta rezolucja jest blokowana dosłownie przez państwa zachodnie, które mówią wyraźnie, że my tego nie poprzemy, a wręcz przeciwnie, będziemy przeciwdziałać takiej rezolucji. No i oczywiście w takiej sytuacji Ukraina się znajduje w trochę takiej sytuacji patowej, dlatego że oczywiście, że Ukraina może się przeciwstawić Stanom Zjednoczonym, no ale wiemy, że Trybunał nie jest tutaj jedynym tematem istotnym dla Ukrainy, jeżeli chodzi o relacje Ukrainy relacje Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest może priorytet. No i więc to taka uwaga na wstępie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie ten Trybunał Hybrydowy, tak, no więc przejdźmy tutaj do Trybunału Hybrydowego. Dlaczego państwa zachodnie zaproponowały ten Trybunał Hybrydowy, to już kilka słów o tym powiedziałem, ale czym jest właśnie ten Trybunał Hybrydowy? Ja tylko spróbuję tutaj dosyć krótko naszkicować, o co chodzi. Problem polega też trochę na tym, że słowo hybrydowe czy Trybunał Umiędzynarodowiony, bo ten termin też jest w tej chwili używany coraz częściej, tak naprawdę mówi się mniej w tej chwili o Trybunale Hybrydowym, a bardziej o Trybunale Umiędzynarodowionym, to są takie terminy, to są takie słowa wytrychy trochę. To nie do końca jest jasne, o co tutaj chodzi. To jest prawie, że taka zasłona dymna, która jest używana, uważam, strategicznie przez niektóre osoby. I właśnie jeżeli przyjrzymy się temu dokładniej, to są różne modele Trybunału Hybrydowego. Ja tutaj wspomnę tylko krótko o trzech. Jest jasne, że Trybunał Hybrydowy opierałby się na jurysdykcji krajowej Ukrainy. I teraz jedna opcja to jest taka, że ten Trybunał powstałby na terenie Ukrainy, byłby sądem ukraińskim w ramach systemu sądownictwa ukraińskiego. Jest taka propozycja, Ukraińcy mówią wyraźnie, że to jest w tej chwili niemożliwe z powodu wojny toczącej się w Ukrainie, ale taka propozycja istnieje. Inna opcja byłaby taka, że ten Trybunał Hybrydowy powstałby poza granicami Ukrainy, że Ukraina by może delegowała własną jurysdykcję
I to państwo trzecie, mówi się tutaj o Holandii, że Holandia by wykonywała w imieniu Ukrainy jurysdykcję krajową Ukrainy i że to byłby pewnego rodzaju trybunał hybrydowy, który można by wziąć pod uwagę. I jest jeszcze trzeci model trybunału tak zwanego hybrydowego, który dla mnie nie do końca jest jasne, że to jest w ogóle trybunał hybrydowy, ale często się go tak klasyfikuje. To jest umowa pomiędzy Radą Europy czy Unią Europejską a Ukrainą i na podstawie tej umowy powstałby trybunał hybrydowy, który by wykonywał jurysdykcję krajową Ukrainy. I tutaj znowu pojawia się podstawowe pytanie, no już nie wchodząc w szczegóły tych wszystkich różnych wariantów Trybunału Hybrydowego, pytanie jest, czy ten Trybunał Hybrydowy mógłby przełamać immunitety. Zasadniczo odpowiedź na to pytanie jest nie. Jest to Trybunał, który działa na podstawie jurysdykcji krajowej Ukrainy. Ukraina, jest oczywiste, że sądy krajowe Ukrainy nie mają prawa przełamać immunitetu trojki rosyjskiej. No i teoretycznie właśnie ten Trybunał Hybrydowy także nie byłby w stanie przełamać tego immunitetu. Ja tutaj tylko taka mała dygresja, to są takie moje uwagi, nie, moja teoria, że jeżeli chodzi o właśnie ten ostatni model Trybunału Hybrydowego, czyli na podstawie umowy pomiędzy Radą Europy a Ukrainą. Moim zdaniem można by tutaj sformułować argument, że to jest tak naprawdę Trybunał Międzynarodowy na podstawie umowy międzynarodowej między Ukrainą a Radą Europy, z tym, że to jest Trybunał wtedy regionalny, ale Trybunał Regionalny to jest też Trybunał Międzynarodowy, tak jak organizacja międzynarodowa, taka jak Unia Afrykańska czy Unia Europejska, to są organizacje międzynarodowe, ale oczywiście ograniczone do pewnego kręgu państw, regionalne organizacje. No i ten Trybunał Hybrydowy na podstawie właśnie umowy z Radą Europy czy Unią Europejską byłby tak naprawdę moim zdaniem Trybunałem Międzynarodowym, który teoretycznie mógłby właśnie spełniać te warunki Trybunału Międzynarodowego wedle definicji MTK, sprawy al-Bashira, który mógłby także potem przełamać immunitety trojki rosyjskiej. Tutaj to jest moja dygresja, ta opinia nie uzyskała na razie szerszego poparcia w doktrynie z tego, co wiem, ale tutaj podstawowe pytanie, no więc wracając właśnie do tematu tych trybunałów i społeczności międzynarodowej jest to, czy jakikolwiek trybunał hybrydowy, czy to właśnie ten pierwszy, drugi czy trzeci model, nawet ten trzeci model na podstawie umowy z Radą Europy, czy taki trybunał ma sens? No, czy właśnie to, że trochę państw, kilka państw, kilkanaście państw europejskich się zgodzi na utworzenie trybunału, czy to wystarczy w świetle prawa międzynarodowego, czy to ma jakieś znaczenie szersze w świetle prawa międzynarodowego? Jest to pytanie otwarte. Znowu mi się wydaje, że można to analizować pod różnymi kątami. Na pewno ma to jakieś znaczenie dla społeczności europejskiej, to znaczy dla państw europejskich czy ludzi, którzy mieszkają w Europie, ale jest pewnie prawdą, że państwa spoza kręgu europejskiego mogą postrzegać taki trybunał w sposób dosyć negatywny, że to jest właśnie znowu Europa, mocarstwa zachodnie, które tworzą własną wersję prawa międzynarodowego, które tak naprawdę nie jest uniwersalne i chodzi tutaj o to, żeby użyć prawa międzynarodowego przeciwko Rosji. I tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z uniwersalnym prawem międzynarodowym. Ja tutaj nawiązuję w tej chwili znowu do krytyki, które często słyszymy w tej chwili z globalnego południa, że właśnie to prawo międzynarodowe europejskie nie jest uniwersalne, tylko właśnie
jest dużo hipokryzji w tym, że podwójne standardy Zachodu są dużym problemem. No i no właśnie, pytanie, czy ten taki trybunał hybrydowy pomaga, czy tak naprawdę wyrządza więcej szkód, aniżeli dobra. Muszę przyznać, że naprawdę z wielkim zainteresowaniem tutaj słuchałem właśnie, no możemy powiedzieć właśnie tego takiego kompleksowego wyjaśnienia tych wszystkich okoliczności i myślę, że to też bardzo zainteresuje naszych słuchaczy, bo czasami można sobie postawić dość proste pytanie, o co tak naprawdę chodzi, czy gdzie leży problem, czy problem na pewno leży tam, gdzie uważamy, że być może to jest ten problem, że po prostu jakaś część świata nie zgadza się na utworzenie Trybunału, a tymczasem może się okazać, że tak naprawdę pewnym hamulcowym, mówiąc kolokwialnie, mogą być państwa, przynajmniej część oczywiście, państw Zachodu i to też pokazuje, że być może w obrębie Zachodu też mamy bardzo niejednolite pojęcie do pewnych rozliczeń związanych z tym konfliktem. I to jest bez wątpienia szalenie ciekawa uwaga, podobnie jak to, o czym pan doktor powiedział, to o tych trzech modelach tego Trybunału właśnie hybrydowego, umiędzynarodowionego, tego modelu trzeciego, bardzo ciekawego, w ramach którego właśnie organizacja międzynarodowa, ale jednak problemem jest to, że ciągle regionalna organizacja międzynarodowa, a jednak ONZ, znowu ten uniwersalizm, ta powszechna, to jest jednak coś, co przynajmniej pod kątem takiej powagi międzynarodowej, możemy się zastanawiać, legitymacja międzynarodowa, a powaga międzynarodowa, czyli w sposób, w jaki dane orzeczenie jest postrzegane, jaki ma wpływ na doktrynę, jaki będzie miał wpływ na inne trybunały, czy też jaki będzie miał wpływ, nie wiem, nawet na krajowe porządki prawne, na krajowe wymiary sprawiedliwości będzie miał. Więc to są szalone ciekawe, interesujące rozważania i bardzo dziękujemy za podzielenie się nimi. I właśnie, wydaje mi się, że ta rozmowa trochę nam przebiega takimi różnymi poziomami. Najpierw mówimy o tej sprawiedliwości takiej właśnie uniwersalnej, czyli mówimy o trybunałach międzynarodowych. Mówiliśmy przed chwilą o takim jakby rozwiązaniu pośrednim, a teraz właśnie chciałbym zapytać o te rozwiązania krajowe, bo no jednak trzeba zwrócić uwagę, że państwa generalnie mają taki zasadniczy obowiązek, żeby w pierwszej kolejności właśnie państwa ścigały zbrodnie międzynarodowe. W ogóle nasza dyskusja nie byłaby potrzebna, gdyby tak naprawdę no, państwa to realizowały. Tymczasem właśnie mam tutaj pytanie na tle książki pana doktora International Criminal Tribunals and Domestic Accountability in the Court's Shadow, wydana właśnie przez wydawnictwo Oxford University Press. No i mamy także tą zasadę komplementarności, czyli w MTK przyjęcie jest takie, że to najpierw państwa na poziomie krajowym powinny dokonać rozeznania sytuacji, powinni ją ocenić, przeprowadzić postępowanie przygotowawcze w zakresie zbrodni objętych jurysdykcją Trybunału. Jeżeli dane państwa, biorąc pod uwagę to słynne sformułowanie, są niechętne albo niezdolne, bądź występują oczywiście jakieś inne elementy szczegółowe do prowadzenia tego postępowania, bądź same na to się zgadzają, to wtedy wkracza właśnie Trybunał. Ale właśnie, no pojawia się właśnie to pytanie, czy te krajowe porządki prawne dają taką nam gwarancję rzetelnego osądzenia zbrodni międzynarodowych. My tutaj patrzymy, też o tym wspominaliśmy, na tle chociażby Trybunału Lipskiego, który później został nazwany farsą lipską, gdzie alianci bodajże po I wojnie światowej mieli listę prawie 800 osób podejrzewanych o popełnienie zbrodni wojennych. Trybunał Lipski zaledwie przeprowadził tych postępowań chyba 21, a orzeczeniami zakończyło się jeszcze mniej, bo 13. No i stąd też jest to słynne sformułowanie farsa lipska, które w pewnym sensie pokazało światu, że czasami krajowe porządki prawne z uwagi na ten czynnik jednak pewnej stronniczości nie są w stanie sobie radzić z prawidłowym, takim rzetelnym osądzeniem zbrodni międzynarodowych i to też popchnęło później w Norymberdze i później do jednak tych idei trybunałów międzynarodowych, które chyba, nie wiem czy pan doktor się zgadza z taką tezą, że one się trochę wywodzą z tego, że jednak państwa sobie nie radzą z prawidłowym, rzetelnym osądzeniem zbrodni międzynarodowych, że to jednak
trybunały międzynarodowe są drogą, która jakby daje tą powagę międzynarodową. Wiem, że używam tego słowa po raz któryś, ale powiedzmy, to jest też ta, no, w pewnym sensie również społeczne przeświadczenie o pewnej sprawiedliwości. No i właśnie, to też jest pytanie w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, no bo przecież no, zbrodnie, osoby podejrzewane o te zbrodnie są sądzone przed sądami ukraińskimi, no teoretycznie mogą być sądzone wszędzie na całym świecie, również na przykład przed sądami polskimi czy sądami państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jak to jest? Czy te krajowe porządki prawne nie radzą sobie z tą kwestią, czy może nie jest tak źle? Tak, no więc spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, nawiązując zarówno do mojej książki, ale właśnie także do sytuacji w Ukrainie, dlatego że wydaje mi się, że to może trochę tak unaocznić, o co w tym wszystkim chodzi, gdzie tkwi problem. A więc ta moja książka rzeczywiście zajmuje się problemem rozdziału kompetencji w sprawach międzynarodowego prawa karnego pomiędzy sądami międzynarodowymi i krajowymi. Ja tutaj analizuję trzy trybunały: Międzynarodowy Trybunał Karny, Sąd Specjalny dla Sierra Leone, a także Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy. Z tym, że mnie stosunkowo mało interesuje teoria rozdziału kompetencji a pomiędzy właśnie tymi trybunałami a sądownictwem krajowym, a bardziej praktyka, jak to w praktyce funkcjonuje, jak w praktyce sądy międzynarodowe oraz krajowe dzielą pomiędzy sobą kompetencje i jak właśnie wspólnie albo właśnie jak, jeżeli nie współpracują, to dlaczego nie współpracują i nie sądzą zbrodniarzy wojennych. I rzeczywiście trochę tak jest, że ja dochodzę w tych moich badaniach do takich wniosków, można powiedzieć, ambiwalentnych. Ja jestem stosunkowo ambiwalentny, jeżeli chodzi właśnie o teorię komplementarności, dlatego że jeżeli w tej chwili, jak się mówi o komplementarności, czy jak się czyta o komplementarności, to bardzo często ta komplementarność jest przedstawiana jako coś dobrego, że to jest postęp, to jest pewien postęp, który nastąpił. Odeszliśmy od tego systemu, który się znajdował w statucie Trybunału dla Ruandy czy Sądu dla Sierra Leone. To przypomnę, to było pierwszeństwo dla tych trybunałów, to tak zwana zasada primacy. To oznaczało, że te trybunały międzynarodowe miały pierwszeństwo, a sądy krajowe mogły ewentualnie interweniować i sądzić, jeżeli Trybunał Międzynarodowy nie zajmie się daną sprawą. A teoria komplementarności oczywiście jest odwrotna, to znaczy, że to sądy krajowe mają pierwszeństwo, a Trybunał Karny Międzynarodowy, Międzynarodowy Trybunał Karny interweniuje tylko, jeżeli właśnie sądy krajowe nie wykonają, znaczy nie będą sądzić zgodnie ze standardami międzynarodowymi. No i w teorii to, znaczy, i powiem sobie jeszcze jedną rzecz, no, jeden z powodów, dla którego mówi się właśnie bardzo pozytywnie o komplementarności, to jest to, że właśnie niby komplementarność zachęca państwa do wykonywania własnej jurysdykcji. To znaczy, i to jest właśnie to ja w tytule mojej książki jest to ten zwrot shadow of the court, czyli że to jest cień trybunału. I tak ten cień trybunału jest tutaj rozumiany w sposób taki dosyć pozytywny, że trybunały międzynarodowe, w tym przede wszystkim Międzynarodowy Trybunał Karny, rzucają pewien taki cień, który powoduje, że sądy krajowe są zachęcone do wykonywania właśnie jurysdykcji krajowej, że to sądy krajowe sądzą, a bez właśnie tego cienia międzynarodowego byłyby mniej chętne sądzić zbrodniarzy wojennych. Właśnie moje wnioski na podstawie badań w różnych krajach, ja, nie tylko, ja w mojej książce, tak jak wspomniałem,
badam trzy trybunały, ale jeżeli chodzi o MTK, to koncentruję się na Republice Demokratycznej Konga, ale używam też przykładów właśnie z Kolumbii, z Wielkiej Brytanii, z Gwinei, z Republiki Środkowoafrykańskiej, z wielu państw i dążę do wniosku, że ta cała teoria komplementarności nie funkcjonuje tak, jak powinna. To znaczy, że ta cała teoria, że to zachęca państwa do sądzenia, tak naprawdę mało jest na to dowodów. I potem jest problem, że w praktyce moim zdaniem sądy krajowe trochę się zasłaniają tą komplementarnością i to przede wszystkim widzieliśmy w Libii, to jest ta głośna sprawa Al-Senussiego, gdzie Libia miała, znaczy MTK zdecydował, że to Libia będzie sądziła Al-Senussiego i wyniki tego wszystkiego były dosyć opłakane i moim zdaniem takich przykładów będzie więcej w przyszłości, że jednak, że sądy krajowe będą używały trochę tej komplementarności w sposób nie do końca zgodny z ideą statutu rzymskiego. Przechodzę teraz, dlaczego to wszystko ma znaczenie w ogóle dla sytuacji w Ukrainie, to znaczy jaki jest związek pomiędzy tym a Ukrainą. I tutaj widzę dwa związki, o których warto wspomnieć. Pierwsza sprawa jest taka, że oczywiście wojna w Ukrainie jest trochę nietypowa. Jeżeli przeanalizujemy wszystkie inne sytuacje Międzynarodowego Trybunału Karnego, to może z wyjątkiem Gruzji jest to pierwsza sytuacja, gdzie właśnie jest trochę taki podział wyraźny pomiędzy dobrem a złem. To znaczy, że mamy tą Rosję, która interweniowała i jest oczywiste, że MTK będzie się zajmował głównie zbrodniami rosyjskimi, ale w większości sytuacji, którymi się zajmuje MTK, ten podział jest niejasny. To znaczy, że MTK powinien się zajmować nie tylko zbrodniami jednej strony, ale właśnie prawo międzynarodowe, humanitarne, karne i to widzimy na przykład teraz w Izraelu, powinno się stosować równo wobec wszystkich stron konfliktu. No i to ma przełożenie konkretne na sytuację w Ukrainie. W Ukrainie teoretycznie to sądy ukraińskie powinny sądzić zbrodniarzy ukraińskich. O tym się mówi bardzo mało, dlatego że to nie jest sprawa priorytetowa i ja się zgadzam, że oczywiście to wydaje mi się w tej chwili nie jest najistotniejsza sprawa, no ale warto sobie zadać to takie pytanie teoretyczne. Czy my naprawdę wierzymy, że sądy ukraińskie byłyby w tej sytuacji bardzo spolaryzowanej, w sytuacji bardzo trudnej politycznej w Ukrainie, rzetelnie sądzić zbrodnie popełnione rzekomo przez żołnierzy ukraińskich, śmiem wątpić. No i to jest cały problem z komplementarnością. Czy MTK zająłby się taką sprawą i jak na razie praktyka sugeruje, że właśnie MTK nie bardzo potrafi sobie radzić właśnie z takimi sytuacjami. Druga sprawa to jest taka refleksja trochę ogólniejsza. Jeżeli się właśnie w doktrynie w tej chwili czyta o tych sprawach, to pojawia się taki slogan, który jest coraz powszechniejszy. I tutaj cytuję po angielsku: "The future of international criminal justice is domestic", czyli że przyszłość międzynarodowego prawa karnego leży w sądownictwie krajowym, to, że to sądy krajowe są przyszłością międzynarodowego prawa karnego. To jest taki slogan, takie hasło, ale bardzo rozpowszechnione. No i moja książka, ona została opublikowana w zeszłym roku, ale tak naprawdę na podstawie badań sprzed wielu lat. Ja dochodzę do takich wniosków, no, że ten slogan tak naprawdę, no nie wiem, czy to jest wcale tak, czy to jest taka pozytywna rzecz, czy to jest tylko i wyłącznie pozytywna rzecz, że to sądy krajowe głównie w tej chwili zajmują się zbrodniami międzynarodowymi, a coraz bardziej się krytykuje właśnie te sądy międzynarodowe, w tym przede wszystkim MTK, który jest krytykowany cały czas. I to ma znowu przełożenie bardzo konkretne na sytuację w Ukrainie, dlatego że jak
wybuchła, znaczy jak zaczęła się ta agresja z 2022 roku i pojawiła się cała ta propozycja stworzenia nowego trybunału ad hoc dla zbrodni agresji, to często się słyszało właśnie takie komentarze od ludzi, od naukowców, że w żadnym wypadku nie powinniśmy tworzyć kolejnego trybunału międzynarodowego, dlatego że trybunały międzynarodowe są tak naprawdę bezużyteczne. Należy się koncentrować na sądach krajowych, ewentualnie na sądach hybrydowych, że hybrydowe to jeszcze są do zaakceptowania, natomiast sądy międzynarodowe to jest przeszłość. Ja w tej mojej książce właśnie argumentuję dosyć wyraźnie i tak jak mówię, to było przed w zasadzie wojną w Ukrainie, mówię, że poczekajcie, znaczy zastanówmy się nad tym, czy to naprawdę jest takie proste, czy te międzynarodowe trybunały rzeczywiście nie są do niczego przydatne. Ja uważam wręcz przeciwnie, że to jest bardzo kompleksowa dyskusja, to wszystko zależy od sytuacji i moim zdaniem Ukraina tutaj potwierdza, że właśnie nie należy przywiązywać się zbytnio do jakichś takich haseł, bo to wszystko zależy od kontekstu i w Ukrainie wydaje mi się, widzimy to dosyć wyraźnie, że to Trybunał Międzynarodowy byłby najlepszym rozwiązaniem. To przyznają nawet osoby, które są zwolennikami Trybunału Hybrydowego. Zazwyczaj te argumenty dla Trybunałów Hybrydowych to jest bardziej na zasadzie wiemy, że i tak nie uda się Ukraińcom uzyskać wystarczającej ilości głosów w Zgromadzeniu Ogólnym, więc zróbmy już ten Trybunał Hybrydowy. Ale wszyscy w zasadzie przyznają, nawet zwolennicy Trybunału Hybrydowego, że to Trybunał Międzynarodowy byłby idealnym rozwiązaniem. I tutaj, więc tutaj zamykam tą refleksję i to jest właśnie związek trochę pomiędzy moją książką a sytuacją w Ukrainie. Wróćmy zatem do Międzynarodowego Trybunału Karnego, tak też zgodnie z postulatem pana doktora, żeby jednak ta sprawiedliwość karna międzynarodowa płynęła właśnie z ciał międzynarodowych, w tym tego jedynego stałego Trybunału. Mówiliśmy sporo i mówimy cały czas o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ale też nie możemy tutaj nie przywołać kontekstu wydarzeń w strefie Gazy, czyli które 7 października w wyniku z kolei działań Hamasu też bez precedensu spowodowały reakcję ze strony Tel Awiwu. Tą reakcję w zasadzie w momencie naszego nagrywania również ona cały czas trwa, czyli operacja militarna właśnie rządu państwa izraelskiego w strefie Gazy. I ta operacja zbrojna ma też swój kontekst prawno-międzynarodowy i też ten, o którym mówimy, czyli właśnie kontekst wymierzenia sprawiedliwości karnej. Warto zauważyć, że 17 listopada 2023 roku biuro prokuratora MTK, prokuratorem MTK jest Karim Khan, brytyjski prawnik, otrzymało wniosek od 5 państw stron statutu rzymskiego, aby prokurator pochylił się nad sytuacją w państwie palestyńskim, czyli konkretnie właśnie w strefie Gazy. Były to takie państwa jak RPA, Bangladesz, Boliwia, Komory oraz Djibouti. A to jest o tyle istotne, ponieważ zarzuca się prokuratorowi MTK i generalnie Trybunałowi Karnemu w Hadze, że jest niewspółmiernym co do wydarzeń w Ukrainie i w strefie Gazy, że o ile w Ukrainie powstało już w Kijowie biuro Międzynarodowego Trybunału Karnego, również śledczy z Hagi byli już wielokrotnie obecni w miejscach, zwłaszcza deokupowanych, czyli tych, których można było zebrać materiał dowodowy na ewentualne czy też bardzo możliwe zbrodnie, które były właśnie dokonane chociażby w tych miejscach, symbolach jak w Buczy czy w Irpieniu. Natomiast tego samego podejścia nie ma względem strefy Gazy. Prokurator Khan bronił się tym, że w zasadzie to postępowanie względem Palestyny
jest możliwe. Ono toczy się też dzięki decyzji 2021 roku. MTK może właśnie wykonywać jurysdykcję względem tego obszaru. Niemniej wciąż zarzuca się, i to robią zarówno prawnicy, eksperci, ale też i opinia publiczna, w tym właśnie opinia publiczna globalnego południa, że ponownie mamy do czynienia z tymi podwójnymi standardami, bo w istocie Zachód, o tym też mówiliśmy sobie trochę wcześniej, nie jest tak skory do potępienia izraelskich działań w Strefie Gazy, jak był w kontekście rosyjskich działań zbrojnych na terytorium Ukrainy. No i tutaj właśnie to pytanie, które musi paść. Pamiętamy doskonale 17 marca 2023 roku, kiedy profesor Piotr Hofmański, prezes MTK, Polak, odczytuje nakaz aresztowania wobec Władimira Putina za popełnienie możliwe zbrodni wojennych w postaci deportacji ukraińskich dzieci z Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. Wówczas większość komentatorów mówi: bardzo odważna decyzja. Wreszcie MTK nie jest tym papierowym tygrysem, a jest realnym graczem, również w takim sensie geopolitycznym, nie tylko w sensie czysto prawnym. No właśnie, ale czy teraz, mając na względzie sytuację w Strefie Gazy, tych 5 wniosków, tak, ze strony państw globalnego południa o zbadanie kwestii zbrodni międzynarodowych, które wchodzą w jurysdykcję MTK. Oczywiście tutaj te państwa mówią głównie o zbrodniach Izraela, nie wspominają o zbrodniach Hamasu, to też jest kwestia rzecz jasna polityczna. I czy przypadkiem nie jest tak, że to ta decyzja w przedmiocie nakazu aresztowania wobec Władimira Putina, którą ja osobiście oceniam bardzo pozytywnie z perspektywy i prawnej, i takiej właśnie politycznej, nie jest być może tym, co dla Trybunału może odbić się pewną czkawką, ponieważ ta poprzeczka oczekiwań jest postawiona bardzo, bardzo wysoko. Skoro MTK, skoro prokurator ściga przywódcę państwa, który jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, no to dlaczego nie tak ochoczo zabiera się do ścigania zbrodni Izraela, czyli państwa, które nie jest stałym członkiem, ale jest sojusznikiem państwa amerykańskiego. Więc tutaj ta kwestia ponownie nas wpycha w te kolejne dyskusji o właśnie międzynarodowych instytucjach, w tym MTK, jako o takim wymyśle i narzędziu świata zachodniego. Jak pan doktor do tego właśnie się odnosi w kontekście wydarzeń w strefie Gazy? Tak, no, dziękuję za to pytanie. Jest to pytanie niesłychanie ciekawe, a jednocześnie pytanie trudne i delikatne. Więc ja powiem krótko, że wydaje mi się, jest stosunkowo jasne, że ta atmosfera wokół wojny w Gazie jest bardzo gorąca i widać tutaj właśnie niesłychanie spolaryzowane opinie różnych prawników międzynarodowych, jeśli chodzi właśnie o oskarżenia co do podwójnych standardów Zachodu. Widzimy bardzo wiele właśnie oskarżeń o, no, właśnie jeżeli chodzi o hipokryzję Zachodu. To są te terminy, które słyszymy w tej chwili bardzo często. Więc ja jakby odpowiedzieć na to pytanie, no to moim zdaniem na pewno jest w tym trochę prawdy, jest w tym może nawet dużo prawdy, z tym, że ja uważam, że ta krytyka Zachodu jest wielopłaszczyznowa. I tutaj warto by rozróżnić kilka różnych kwestii. Ja oczywiście nie będę wchodził w takie dyskusje szersze, polityczne czy tam wojskowe. Tutaj właśnie podnosi się temat, dlaczego Stany Zjednoczone przekazują broń i nie są w stanie nawet kontrolować, jak ta broń jest używana przez wojsko izraelskie i tak dalej. To są wszystkie tematy, które trochę wykraczają poza właśnie kwestie samego międzynarodowego prawa karnego. Oczywiście to jest też element pewien prawny w tym wszystkim, ale ja się skoncentruję właśnie na kwestiach
czysto takich prawno-międzynarodowych, jeżeli właśnie chodzi o tę kwestię prawa karnego. Ja tutaj tylko powiem jedną rzecz na wstępie. Wydaje mi się, że warto by tutaj rozróżnić postawę MTK, biura właśnie Karima Khana, prokuratora, a także właśnie państw zachodnich. I tutaj na wstępie warto wspomnieć jednak o postawie niektórych państw zachodu, dlatego że tutaj też wydaje mi się, że trzeba, mówi się ogólnie o Zachodzie, ale to zazwyczaj jest trochę bardziej skomplikowane. Zazwyczaj problemem jest, jeżeli chodzi o Izrael, Palestynę, zazwyczaj przede wszystkim problemem są Stany Zjednoczone, które mają pewną taką politykę bardzo wyraźną. I potem mam wrażenie, że właśnie są różne państwa zachodnie, czy właśnie europejskie, w tym właśnie Europa Środkowo-Wschodnia, która trochę tak idzie za Stanami Zjednoczonymi, nie zawsze zastanawiając się dlaczego, no, ale może wrócimy do tego później. A natomiast jeżeli chodzi właśnie o postawę państw zachodnich w stosunku do MTK, jest jedna krytyka, która została sformułowana i która wydaje mi się bardzo rzeczowa. To jest to, że tutaj pan doktor wspomniał właśnie o tej decyzji w 2021 roku, żeby otworzyć śledztwo właśnie w Palestynie prokuratora Khana, ale przypominam, że przedtem była długo właśnie sprawa przed sędziami MTK, no jeżeli chodzi o właśnie o w ogóle o to, czy MTK ma jurysdykcję nad sytuacją w Palestynie. I tutaj chodzi o właśnie o państwowość Palestyny, czy Palestyna jest państwem. No i ja tutaj przypomnę tylko, że właśnie pewne państwa, moim zdaniem, zajmują, pewne państwa europejskie, zachodnie, zajęły takie stanowisko, które trudno zakwalifikować inaczej, aniżeli właśnie podwójne standardy. I tutaj ja naprawdę rozumiem tą krytykę, która idzie z globalnego południa, czy właśnie z państw niezachodnich, bo tutaj możemy wspomnieć, chodzi o Niemcy, Austrię, Czechy i Węgry. Te państwa nie chciały uznać w ogóle jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego nad sytuacją w Palestynie. A potem, jak już sąd zdecydował właśnie, że sędziowie zdecydowali, że jednak MTK ma jurysdykcję i może wykonywać jurysdykcję w Palestynie, to te państwa wyraźnie miały trudność zaakceptować tę decyzję. I to jest trochę taka właśnie postawa bardzo problematyczna, dlatego że my możemy się nie zgadzać co do kwalifikacji różnych wydarzeń w Palestynie. Ja nie będę w ogóle w to wchodził, bo to jest skomplikowany temat i warto by mieć osobny podcast na ten temat. Ja w ogóle nie zabieram tutaj głosu w sprawie, kto popełnił jakie zbrodnie, ale jeżeli państwa zachodnie nie są w stanie zaakceptować, że MTK działa w Palestynie, no to jest to problematyczne, dlatego że państwa globalnego południa, które otwarcie sympatyzują właśnie z Palestyną, to znaczy, że właśnie te państwa globalnego południa, które mają historię kolonialną i właśnie wspierają państwo, w tym wypadku Palestynę, które też próbuje zrealizować własną prawo do samostanowienia, no to te państwa widzą tą postawę tych pewnych państw zachodnich i uważają, że tutaj mamy do czynienia z podwójnymi standardami, dlatego że prawo międzynarodowe jest uniwersalne, ale w tym wypadku nagle te państwa europejskie jakoś nie akceptują, że prawo międzynarodowe powinno znaleźć zastosowanie do tej jednej sytuacji. Izrael, Palestyna to jest ta jedna sytuacja, gdzie prawo międzynarodowe lepiej by było, gdyby w ogóle Międzynarodowy Trybunał Karny nie wykonywał jurysdykcji. Trudno to wytłumaczyć z jakiegoś takiego punktu widzenia prawa międzynarodowego uniwersalnego i tutaj, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że te krytyki są uzasadnione.
To jest tylko kwestia właśnie państw zachodnich. Natomiast jeżeli chodzi o sam Międzynarodowy Trybunał Karny, bo to przede wszystkim dyskusja się toczy co do polityki karnej prokuratora, powiem krótko, wydaje mi się, że tutaj są znowu dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka i znowu wydaje mi się, że trudno tutaj zrozumieć pewne wybory prokuratora. Mówię tutaj przede wszystkim o sytuacji na zachodnim brzegu. Na zachodnim brzegu są pewne akty, są pewne działania władz izraelskich, które wypełniają znamiona zbrodni międzynarodowych. Konkretnie chodzi tutaj o artykuł 8, paragraf 2, literka B, punkt 7 Statutu Rzymskiego. Chodzi o przesiedlanie, i tutaj cytuję, przesiedlanie bezpośrednio lub pośrednio przez mocarstwo okupujące części własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane. Jest stosunkowo jasne, że tutaj mamy do czynienia z potencjalną zbrodnią międzynarodową i komplementarność nie odgrywa tutaj żadnej roli, dlatego że to jest polityka państwowa Izraela. I tutaj trudno rzeczywiście zrozumieć, dlaczego prokurator od ponad 2 lat, ja tutaj nie wchodzę w ogóle w dyskusję, dlaczego to tak długo trwało, że w 2021 roku została dopiero otwarte zostało to dochodzenie, ale no właśnie tutaj naprawdę trudno jest zrozumieć, dlaczego na zachodnim brzegu nie ma nakazów aresztowania do tego momentu. To nie ma dobrego wytłumaczenia i znowu tutaj te krytyki, wydaje mi się, które słyszymy właśnie od państw globalnego południa, czy właśnie prawników międzynarodowych, którzy reprezentują państwa globalnego południa, czy TWAIL, Third World Approaches. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście warto się nad tym zastanowić, że to są jakieś takie rzeczowe oskarżenia. Ostatnia uwaga to jest właśnie te porównania pomiędzy Ukrainą a Palestyną, tym, co się dzieje w tej chwili w Gazie. Tu powiem szczerze, że na razie uważam, że ta bardzo spolaryzowana reakcja społeczności międzynarodowej na wojnę w Gazie dla mnie jest zupełnie zrozumiała, bo to, co się dzieje w tej chwili, jest oczywiście mrozi krew w żyłach i jest zrozumiałe, dlaczego ludzie reagują w taki sposób. Natomiast te krytyki pod adresem prokuratora Kana, jeżeli chodzi o działania wojenne w samej Gazie, wydają mi się troszeczkę na wyrost, powiem szczerze, dlatego że trudno się spodziewać i to panowie doktorowie jesteście specjalistami także właśnie od spraw międzynarodowego prawa humanitarnego. Trudno jest wydać nakaz aresztowania na podstawie informacji, jakie mamy w tej chwili co do działań wojennych armii izraelskiej w Gazie w przeciągu kilku tygodni. To jednak trochę trwa. Te zbrodnie, o które Izrael jest w tej chwili oskarżany w Gazie, i znowu ja nie zajmuję tutaj stanowiska w tej sprawie, czy to jest uzasadnione, czy nie. Mi chodzi tylko właśnie o ten wymiar instytucjonalny. Dlaczego to tak długo trwa? To tak długo trwa, i to tak naprawdę nie trwa długo, no bo to jest tylko kilka tygodni, to wynika z tego, że to są bardzo skomplikowane zbrodnie, jeżeli to są w ogóle te zbrodnie, i dojście do tego, co tam się dzieje, jest skomplikowane tym, że Izrael nie współpracuje oczywiście z prokuratorem, no, nie przekazuje żadnych informacji. I tutaj jest olbrzymia różnica pomiędzy postawą Izraela, a postawą Ukrainy, gdzie Ukraina oczywiście zaprosiła prokuratora do siebie na własne terytorium, ułatwia te dochodzenia. Tam trwało to dochodzenie w Ukrainie trwało, przypominam, 8 lat. Karim Khan wydał ten nakaz aresztowania przeciwko Władimirowi Putinowi, wprawdzie po zaledwie roku po inwazji z 2022 roku, ale jednak ten MTK operuje w Ukrainie od bardzo dawna.
Więc te porównania między Ukrainą a strefą Gazy wydają mi się w tej chwili troszeczkę niesprawiedliwe. Uważam, że warto by dać tutaj prokuratorowi trochę więcej czasu. Niemniej jednak ja rozumiem, dlaczego ludzie są tacy sceptyczni, jeżeli chodzi o prokuratora, dlatego że to jego wybory, jeżeli chodzi o właśnie jurysdykcję nad zachodnim brzegiem, no nie do końca jest to zrozumiałe, dlaczego to tak długo trwa, no i to powoduje, że potem nie ufa się już temu prokuratorowi, no i zobaczymy, czy będzie w stanie Karim Khan coś zrobić, żeby przeciwdziałać tym krytykom. Tak, tutaj pan doktor zdecydowanie podkreślił bardzo ważną rzecz, że właśnie to badanie, ściganie zbrodni prawa genewskiego i prawa haskiego to są właśnie dwie różne rzeczy, bo tutaj musimy powiedzieć sobie, że w przypadku właśnie naruszeń prawa haskiego to jest pytanie nie o to, co jest skutkiem ataku, ale jaka była intencja, co było zamiarem. Dlatego zbyt wiele paradoksalnie tych spraw w trybunałach międzynarodowych nie ma, bo to wymaga dość wszechstronnego ustalenia wszystkich okoliczności towarzyszących danemu atakowi, a również zwrócenia perspektywy, co strona atakująca chciała zniszczyć. I to jest bez wątpienia bardzo trudne wyzwanie. To też widzimy, czy w kontekście właśnie Izraela, ale również w kontekście Ukrainy, że tak naprawdę zdecydowana większość postępowań, które się toczą, które się już w jakiś sposób zakończyły, dotyczyły jednak naruszeń prawa genewskiego, które przynajmniej w mojej ocenie są takie procesowo i dowodowo łatwiejsze do wykazania. To jest bez wątpienia ważny głos, że jednak w badaniu tych sytuacji, czy na Ukrainie, czy w strefie Gazy są różnice. Mam jeszcze, zmierzając powoli do końca, ale też próbując podsumować naszą bardzo ciekawą dyskusję, pytanie o sprawę przed innym Międzynarodowym Trybunałem, mianowicie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, sprawa pozew RPA przeciwko Izraelowi dotyczący konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa. Wydaje mi się, że wiele osób, wielu również prawników jest pod takim chyba wrażeniem wystąpienia RPA przed Trybunałem, które miało miejsce nie tak dawno. No i tu właśnie pojawia się takie pytanie. Widzimy pewną konsekwencję tutaj pod kątem działań Trybunału. Oczywiście no, tutaj jesteśmy dopiero na bardzo wstępnym etapie tej sprawy, ale widzimy, że czy w sprawie Gambia przeciwko Birmie, czy Ukraina przeciwko Rosji, które dotyczyły też konwencji o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, czy to i ta sprawa właśnie RPA, czy to nie jest tak, że przynajmniej na gruncie tej konwencji, poprzez tą konstrukcję erga omnes partes, która daje Trybunałowi jurysdykcję w odniesieniu do badania właśnie tej konkretnej konwencji na podstawie tego, że inne państwo ma interes prawny, by zweryfikować, czy inne państwo, które też jest stroną tej samej konwencji, ją przestrzega. Czy na tej podstawie Trybunał może się jednak staje jakimś strażnikiem prawa międzynarodowego, przynajmniej tej konwencji? Czyli czy w tym kontekście o tym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli tego antyhegemonicznego prawa międzynarodowego, antyimperialnego prawa międzynarodowego, może też jest miejsce dla MTS-u? Tak naprawdę oczywiście wszystko kręci się, jeżeli mówimy kolokwialnie o międzynarodowym sądownictwie, wokół tego problemu jurysdykcji, tak? Czy jurysdykcji MTK, czy jurysdykcji państwa, także MTS. Takie jest prawo międzynarodowe, że ta jurysdykcja jest fakultatywna, że państwa muszą się w ten bądź inny sposób na tą jurysdykcję zgodzić. Ale czy właśnie chociażby w tej wycince, w tym pewnym, no bardzo fundamentalnym, bo nie mamy chyba żadnych wątpliwości co do wagi tej konwencji, jednak widzimy pewne światło w tunelu, że jest ten
sąd międzynarodowy, oczywiście z olbrzymią tą powagą międzynarodową, który stoi na straży tej konwencji. No i właśnie też mam pytanie o taką z kolei naszą polską reakcję na tę sprawę, bo kilka państw zasygnalizowało, że chce tutaj do tej sprawy się przyłączyć. To wywołało bardzo różne reakcje. Na przykład Niemcy taką deklarację złożyły, że Niemcy przystąpią, będą tu interweniowały. Spotkało się to chociażby z reakcją Namibii, która no zarzuciła Niemcom po prostu poprzez swój pryzmat historyczny pewną, mówiąc dyplomatycznie, niekonsekwencję w tej mierze. Ale takie może trochę trudne pytanie, ale myślę, że będzie ciekawiło naszych słuchaczy, na koniec bym zadał. Jeżeli pan doktor doradzałby polskiemu rządowi, to patrząc przez pryzmat swojego doświadczenia, swojego wielkiego aparatu badawczego, także patrząc przez pryzmat na powagi zarzutów naszych związków również z Izraelem i naszą sytuację geopolityczną, jak my jako Polska powinniśmy zachować się w tej sprawie? Tak, no widać, że ta sprawa przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości jest odbierana skrajnie inaczej przez państwa globalnego południa, niektóre państwa globalnego południa, a państwa zachodnie, w tym przede wszystkim Niemcy, można tutaj wspomnieć o Niemczech, które oczywiście bardzo szybko zareagowały na właśnie postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i już zdeklarowały, że będą interweniowały. I potem była reakcja bardzo głośna Namibii na decyzję Niemiec. I tutaj zachęcam słuchaczy do przeczytania tego oświadczenia Namibii, dlatego że to już jest język tak niedyplomatyczny, że ja chyba jeszcze nie widziałem nigdy dyplomacji żadnego państwa, która by się wypowiadała w sposób tak bezpośredni, oskarżając w tym wypadku Niemcy o wsparcie dla rasistowskiego systemu izraelskiego. Więc tak jak mówię, ta niewątpliwie ta sprawa w Gazie, konflikt izraelsko-palestyński wywołuje emocje i jest odbierany naprawdę inaczej przez państwa, które mają przeszłość kolonialną, dlatego że właśnie Izrael się w tej chwili oskarża o właśnie kontynuowanie pewnej polityki kolonialnej w XXI wieku. Ja do tego wrócę za chwilę, dlatego że uważam, że Polska rzeczywiście musi tutaj odegrać pewną rolę pozytywną w tych dyskusjach. Natomiast tylko krótko powiem, ja nie jestem ekspertem od Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, więc mi jest trochę trudno wypowiadać się na temat właśnie kwestii takich rzeczowych czy procesowych, jakichś procedur przed MTS-em, ale na pewno ta powaga Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wzrosła w ostatnich latach. Właśnie tutaj pan doktor wspominał o kilku sprawach, czyli Ukrainie, Rosji, także Mianmie przeciwko Gambii. I wydaje mi się, że rzeczywiście wiele ludzi pokłada nadzieję w Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który jest postrzegany w tej chwili jako bardziej obiektywny, bardziej jakiś taki darzony jest większym szacunkiem, aniżeli na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny, o którym wspominaliśmy, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Z jakiegoś powodu ten Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości na razie się uchował, ale ja podkreślam tutaj na razie, dlatego że wydaje mi się, że tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tej chwili Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości został zmuszony do zabrania głosu w tej niesłychanie kontrowersyjnej sprawie Izrael czy Palestyna, to znaczy, że tutaj oczywiście to RPA wniosło tą skargę, ale na rzecz Palestyny w pewnym sensie. No podobnie w sprawie Ukraina-Rosja, to była też bardzo kontrowersyjna sprawa, która ja podejrzewam, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości niekoniecznie sędziowie byli bardzo zadowoleni, że muszą się wypowiadać na takie kontrowersyjne
sprawy, ale podkreślam, że tutaj na razie zostały zarządzone tylko środki tymczasowe w tych wszystkich sprawach. Mianmie, Birma, czy Gambia przeciwko Mianmie, Ukraina przeciwko Rosji, a teraz czekamy na decyzję w sprawie RPA przeciwko Izrael. Ta decyzja powinna zostać podjęta dosyć szybko, dlatego że z tego co wiem, zmienia się skład sędziowski w MTS-ie do pierwszego w lutym, więc możemy się spodziewać tej decyzji rzeczywiście bardzo szybko i tutaj RPA ma moim zdaniem szansę wygrać na tym etapie, to znaczy, że zostaną rzeczywiście, ja mówię wygrać w cudzysłowie, ale mogą zostać zarządzone, zasądzone środki tymczasowe przeciwko Izraelowi. I to oczywiście będzie cieszyło państwa, które wspierają Palestynę, głównie właśnie z globalnego południa, a niektóre państwa zachodnie będą niezadowolone. Natomiast oczywiście meritum sprawy to jest dalsza dyskusja. No to będzie ta decyzja, dopiero będziemy znali tę decyzję za 3, 4, 5 lat. I tutaj wcale nie jest powiedziane, że ta decyzja będzie po myśli Republiki Południowej Afryki. I no właśnie, pytanie, czy ta reputacja MTS-u się zmieni później, jeżeli właśnie te decyzje zaczną, merytoryczne decyzje będą nie po myśli pewnych państw. No to jest taka refleksja. Oczywiście ja nie znam przyszłości, no i tutaj będzie trzeba poczekać na rozwój sytuacji. Natomiast krótko na zakończenie, bo wydaje mi się, że dosyć długo rozmawialiśmy, ale rzeczywiście jest to niesłychanie ciekawa rozmowa, jeżeli chodzi o Polskę właśnie, jak Polska powinna reagować na tę sytuację. Wydaje mi się, że ja już o tym wspomniałem krótko i tutaj na samym wstępie pan doktor powiedział to na samym początku, że właśnie Polska przynależy do kręgu cywilizacji zachodniej i ja oczywiście się z tym zgadzam, ale jednocześnie uważam, że my mamy historię, która jest o wiele bardziej skomplikowana, aniżeli właśnie mocarstwa kolonialne zachodnie. My w przeciwieństwie właśnie do Zachodu nie mamy właśnie takiej przeszłości kolonialnej, a wręcz właśnie mamy przeszłość trochę podobną do wielu państw globalnego południa, że to właśnie mocarstwa zachodnie i wschodnie uprawiały politykę właśnie taką siły na terytorium Polski, Ukrainy, krajów bałtyckich. I dlatego ja jednak mimo wszystko w tych moich artykułach, w tych moich analizach prawno-międzynarodowych w tej chwili podkreślam, że Polska i Europa Wschodnia jest częścią właśnie tego globalnego wschodu. To jest trochę inną mamy historię. I tutaj nie chodzi o to, żeby się odcinać od Zachodu, jakoś naiwnie krytykować Zachód dla zasady, bo to zupełnie mi nie o to chodzi. Oczywiście Polska, uważam, powinna jak najbardziej wspierać Unię Europejską, czy właśnie dążyć do pewnych takich zasad europejskich, które są istotne w naszym regionie. Natomiast warto jednak podkreślić tą osobną historię naszego regionu, która jest moim zdaniem byłaby zrozumiała dla wielu ludzi, którzy mieszkają właśnie w państwach globalnego południa. Właśnie ta historia wyzysku Europy Środkowo-Wschodniej to jest coś, co ludzie z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji mogą rozumieć i z czym mogą się też identyfikować. I ja oczywiście tutaj wspominam o tym bardziej w kontekście wojny w Ukrainie, że to jest sposób budowania solidarności pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią, Ukrainą, a tymi państwami globalnego południa, jeżeli się zwróci uwagę na te właśnie na te elementy historii, ale też właśnie tutaj wracając właśnie do tematu Izraelu, Izraela RPA, tej sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, mi się wydaje, że warto by było
gdyby Polska zajęła stanowisko takie zniuansowane w tej sprawie, to znaczy nie szła ślepo za Zachodem, to znaczy za Stanami Zjednoczonymi i Niemcami, które zajmują takie stanowisko bardzo niezniuansowane, uważam, po stronie Izraela. Oczywiście my mamy też skomplikowaną historię z Izraelem i należy oczywiście z taktem, z dużym taktem podejść do tych wszystkich kwestii. Tutaj w żadnym wypadku nie chodzi o to, żeby antagonizować Izrael, dlatego że oczywiście Polska ma też, no, musi dbać o te relacje z państwem izraelskim i ze swoją społecznością żydowską, ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto by było, gdyby Polska zajęła tutaj stanowisko jakieś takie zniuansowane i próbowało interweniować ewentualnie nawet w tej sprawie i próbować szukać pojednania pomiędzy Palestyną a Izraelem, bo jak wiemy, no oczywiście ten konflikt izraelsko-palestyński będzie musiał w pewnym momencie się skończyć, będzie musiało nastąpić pojednanie, no i należy szukać rozwiązań pokojowych i wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby Polska mogła się do tego przyczynić. Myślę, że ta rozmowa bardzo dobrze pokazała, że prawo międzynarodowe nie istnieje w intelektualnej próżni, ani też nie istnieje w politycznej próżni, ponieważ właśnie te wszystkie konteksty polityki, ale też i dorobku intelektualnego, pewnej filozofii państwa, prawa przekładają się na to, jak właśnie różne państwa świata rozumieją te same pojęcia, ale w inny, bardzo różnorodny sposób. To jest, oczywiście zgadzamy się z panem doktorem, że to podejście środkowoeuropejskie zasługuje na rozwinięcie i w sensie badawczym, i też takim popularyzatorskim, no bo faktycznie nasze podejście było zawsze takim antyimperialnym, antytotalitarnym, no i chociażby wkład polskich prawników, czy to Rafała Lemkina, czy innych, Hersza Lauterpachta, czy też innych właśnie w prawo karne międzynarodowe, zwłaszcza lat 30., potem 40. i 50., no był z pewnością warty zauważenia, czy jest wciąż. I to właśnie jest to podejście antytotalitarne, antyimperialne, którego często brakowało w tamtych latach w państwach świata zachodniego. Więc tutaj serdecznie dziękujemy za wszystkie komentarze i tak treściwą, mięsistą, rzekłbym, dzisiejszą dyskusję. Był z nami pan dr Patryk Labuda. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A my również Państwu dziękujemy, że byliście z nami podczas tej dzisiejszej rozmowy. Jak zwykle prosimy o wsparcie, o subskrypcję, o polubienie naszych materiałów. To zawsze pozwoli na to, aby docierały one do większych kręgów odbiorców. Także tutaj również zrewanżujemy się kolejnymi ciekawymi analizami, czy też rozmowami z naszymi kolejnymi gośćmi. A za ten odcinek dotyczący między innymi podejścia globalnego południa do prawa międzynarodowego i do tych bardzo takich gorących punktów jak konflikty rosyjsko-ukraińskie, czy też izraelsko-palestyński, czy z Hamasem, serdecznie dziękuję. Mateusz Piątkowski oraz Tomasz Lachowski. Do kolejnych spotkań.